Mózgu! Mózgu! Zombie łapią człowieka. On na to. Nazywam zmienne jednymi literami. Wszystkie zombie. Fuj! Nie bądź jak ten człowiek. Może przeżyjesz zombie apokalipsę, ale wpraczę na pewno nie. A w dzisiejszym odcinku AI i test data, mniej tech skilli w ramach rozwoju. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to IT Morning na 18 września 2023. IT Morning to zbiór ciekawych artykułów ze świata IT, które mają pomóc wam w waszym rozwoju, przedstawiając nowe koncepty lub pogłębiając koncepty, które są już wam znane. No i oczywiście od czasu do czasu pijemy herbatę. Dawno nie mówiłem o herbacie, które piję i jak widzicie to jest strasznie jasne, bo to jest cold brew robione na zimno. Jest firma, która robi kawę, nazywa się How Do You Brew i mi ich kawa w pracy zasmakowała, jak coś jestem w biurze, to mi smakuje od nich kawa. I kupowaliśmy sobie do domu od nich kawę i przy okazji zobaczyliśmy, że mają herbatę. I to jest coś, co się nazywa Lime and Rose i powiem szczerze, nie smakuje mi w formie herbaty. Robiliśmy ją i ma taki dziwny posmak. Wydaje mi się, że jakbym miał go porównać, to właśnie ten lime, czyli ta limonka, ale nie jak właśnie ten wnętrze, tylko jak ta skóra limonki. I w normalnej formie nie jest to za bardzo do picia. Taka jest, nazwijmy to, za bardzo perfumowana. Ale jako zimna herbata, wymieszana tak pół na pół z jakąś zieloną, jak to zrobiliśmy teraz, jest całkiem okej. Więc dalej trochę za bardzo perfumowane, ale już to jest takie bardziej okej. Zobaczymy, jak się przeżre pełną noc. Co wtedy z tego wyjdzie. Anyway, zanim jeszcze przejdziemy do normalnego odcinka, chciałem zrobić lekki follow-up sytuacją z Unity, bo to, co się wydarzyło przez weekend, to już w ogóle jest masakra. Między innymi były groźby do pracowników Unity, które doprowadziło do tego, że zamknięto biura. Okazało się, że nie to groźby były z zewnątrz, tylko sami pracownicy Unity, którzy byli tak niezadowoleni z całej sytuacji, byli źródłami tych groźb. Bo jak się okazuje, wewnętrznie w organizacji był także ogromny opór przeciwko tym zmianom. Poza tym okazuje się, co nadlinkowałem w poprzednim materiale, że między innymi ludzie, że C-level wyprzedawali akcje, co pokazuje, że no nie za bardzo chyba wierzą w przyszłość tej firmy. I jeszcze jest podejrzenie, że tak naprawdę firma, z którą Unity się połączyła, to jest firma, która specjalizuje się w reklamach na Androida, i że tak naprawdę już ludzie z Unity, co mają reklamy załatwiane przez konkurencyjną firmę, dostają informację, że jeśli przejdą właśnie do tej firmy, z którą się Unity połączyła, że będą o nich brali reklamy, to nie będą musieli ponosić konsekwencji tego zmiany modelu. Więc wygląda na to, że jest to możliwe, że sytuacja jest spowodowana trochę głębiej, że próba jest trochę podcięcia konkurencji. Tak jak mówiłem w odcinku, spodziewam się, że w ciągu najbliższych 3 tygodni jeszcze wiele się wydarzy i planuję zrobić za jakiś czas odcinek podsumowujący całą sytuację, ale no, może was gry nie interesować. Ale to jest część branży IT, to jest część biznesu B2B, gdzie to, co tam się dzieje, może też nadotknąć, bo jest dużo dyskusji też na temat tego, że tak naprawdę ten model jest podobny do tego, co zaczął Twitter ze swoim API, później zrobił to Reddit i teraz Unity jest trzecią firmą, więc możemy zobaczyć, że on pójdzie dalej. Więc tym bardziej mi ciekawie, co tu się wydarzy. Ale okej, przechodzimy do właściwego materiału, którym tak naprawdę nie mam aż tak dużo do powiedzenia. Pomysł mi się bardzo podoba, bo to jest dyskusja na temat użycia machine learning do przyspieszenia tworzenia danych w testowaniu. Autor podzielił tutaj dyskusję, że mamy tak naprawdę dwa typy danych wykorzystanych w testu. Że mamy tak naprawdę kopię danych produkcyjnych, która może być na przykład bardzo często jakoś anonimizowana. To przyznajmy się szczerze, nie zawsze się dzieje. W niektórych organizacjach jest to więcej problemów, innych mniej, ale no te dane powinny być jakoś zahaszowane, zwłaszcza dane poufne użytkowników. Bo dużo na przykład wycieków z różnych haseł i tak dalej okazuje się, że były zrobione z środowisk testowych, gdzie te dane były mniej pilnowane. Ja osobiście lubię działać na danych produkcyjnych, bo bardziej odzwierciedlają świat rzeczywisty. Wiadomo, oczywiście mówię tutaj już o tych zahaszowanych odpowiednio. Bo dane syntetyczne, po pierwsze, będzie ciężko uzyskać bez starych metodach tworzenia tych danych odpowiedniego wolumenu danych, a po drugie to są dane syntetyczne. My możemy nie widzieć wszystkich korelacji, bo w teorii powinniśmy znać strukturę tych danych, ale nie zawsze wszystko się poprawnie wymyśli, nie zawsze stworzy się dane. I tutaj autor zaczyna dyskutować, że a może by tak skorzystać z machine learning do stworzenia tych danych.
Przykład moim zdaniem nie jest dobrze skonstruowany. Chciałbym zobaczyć, żeby ktoś bardziej kompetentny ten temat opisał albo wszedł bardziej w głębie. Bo na przykład ja się zastanawiam, czy model, czy ilość danych, których autor używa jako bazę, nie jest wystarczające, bo on jest w banku, więc on ma naprawdę duży dostęp do danych. Ale czy jak na przykład ja bym chciał w ramach mniejszej firmy, na przykład naszego takiego displayta, wygenerować sobie dane testowe w ten sposób, znaczy ja bym na pewno uzyskał odpowiednią ziarnistość tych danych, odpowiednią ilość danych do wejścia w system. Mam zapisane, żeby kiedyś pogadać z naszymi ludźmi od machine learningu, czy coś takiego ma sens. Nie jest to wysoko na liście priorytetów, ale wydaje mi się to być ciekawe podejście. Na pewno jednej jestem pewien. Jak pamiętam, jak na przykład pracowałem w JetShopie, to jest firma, która robi platformy e-commerce'owe, to mieliśmy zawsze duży problem, że nasze dane na środowisku testowym, nasza baza testowa była bardzo niespójna. Miała dużo danych takich stricte fejkowych, które miały po prostu zapełnić tą bazę do jakiegoś stopnia, żebyśmy mogli symulować zachowanie, kiedy jest więcej tych danych, ale takich faktycznie użytecznych danych było bardzo mało i nie zawsze odzwierciedlały najnowszy stan. I myślę, że tutaj zastosowanie machine learningu do tworzenia takich danych i pilnowania, że one są spójne z nowymi formatami danych, które wchodzą, może być ciekawe. Chciałbym zobaczyć trochę więcej materiałów na ten temat, bo ten artykuł wydaje mi się dobrze działa z zajawką, ale nie wchodzi wystarczająco głęboko w temat, mimo że on także próbuje tutaj rozrysować, jak takie dane stworzyć. Ale może po prostu za mało siedzę w machine learningu, żeby w pełni ten artykuł zrozumieć, więc jak siedzicie w tym lepiej i chcecie się z tym pobawić, to dajcie znać. Przechodzimy do następnego artykułu, gdzie tu mam też parę zastrzeżeń, ale artykuł jest o wiele ciekawszy. A mianowicie autor dyskutuje o tym, że tak naprawdę czym dalej w las idziemy, na stanowiska liderskie i tak dalej, tym mniej nawet nie liderskie, seniorskie, tym mniej umiejętności technicznych nam są potrzebne. I ogólnie ja się z nim zgadzam. O co chodzi? Jedną rzeczą, którą Adrian Sasin na szkoleniu liderskim, które kiedyś przerabiałem, robi, mówił pierwsze, znaleźć się zostajemy tech leadem, czy po prostu takim, nawet może tech leadem, czy lead inżynierem w zespole, osobą, która liduje trochę tych ludzi, wyznacza kierunek techniczny, to nasz rozwój już techniczny spowalnia, bo to lidowanie będzie zajmowało więcej i więcej naszego czasu. I tak naprawdę coś, co już też gadaliśmy w jakichś starych artykułach, to że naprawdę senior nie zarabia więcej kasy, bo on jest w stanie wygenerować więcej kodu szybciej, tylko jest w stanie odblokować innych ludzi, żeby oni pracowali szybciej. Więc to też się rozbija umiejętności miękkie. I ja się ogólnie z tym zgadzam, ale nie do końca zgadzam się z paroma faktami, które autor podnosi. Po pierwsze, on zaznacza, że opisy prac, opisy stanowisk nie zawierają odpowiednio tych informacji. Ja mogę być stronniczy, ale przyznam się szczerze, tak jak patrzę na stanowiska seniorskie, odkąd zacząłem się nimi interesować, mam wrażenie, że informacja o potrzebie tej komunikacji miękkiej są dość jasno w nich zaznaczone. Że bardzo często, dość jasno są to zaznaczone, tylko bardzo często czytając to na przykład jako regular, jeszcze nie rozumiałem, co tak naprawdę za tym się kryło. Tak się zastanawiam, jak wy na to patrzycie. Bo to jak wiadomo, ja patrzę na swój jakiś wycinek rynku, ale jestem ciekaw, jak wy na to patrzycie. A wiecie co? Zapiszę sobie tutaj chwilkę, niech otworzę sobie jakiś notatek, żeby sobie zapisać. Zrobienie o tym ankiety. Wrzucę ankietę na YouTube i na LinkedIna i porównamy sobie wyniki, jak jedno miejsce, drugie miejsce o tym twierdzi. Jeśli tej ankiety nie wrzucę jutro do odcinka, to pingnijcie mnie, żebym to zrobił. Ankieta o skillach w opisach. Dobra, wracamy do materiału. No i autor też rozbija rzeczy, które są soft skillami, że mówi tutaj o standardowych umiejętnościach miękkich, jak komunikacja, praca zespołowa, zarządzanie ludźmi, czy właśnie coś, co on tutaj nazywa power, i ja bym też się trochę inaczej zidentyfikował, jest, że Being able to identify the key people you need in your corner builder. Ogólnie chodzi o to, żeby umieć znaleźć ludzi, którzy mają władzę i umieć zbudować sobie relacje ze sponsorami i tak dalej, i tak dalej. Ja bym nazwał to takie umiejętności polityczne, bo co tutaj jeszcze wchodzi, to jest nie tylko właśnie umiejętność znalezienia tych ludzi, ale umiejętność budowania relacji. Rzeczy, które ja na przykład jestem kiepski, nie potrafię odpowiednio wykorzystać okazji na imprezach, żeby zbudować te
relacje, pozbierać informacje z innych działów i budować tego typu rzeczy. I też niestety czasami polega to także na budowaniu sojuszy. Ja cię podrapię, zamiast za tym nie podrapiesz. Nie lubię tego. Bardzo tego nie lubię, ale jednak nieważne, jak bardzo niepolityczna organizacja jest, trzeba umieć takie rzeczy budować. Trzeba wiedzieć, jak dobrać sobie sojuszników, z kim wiedzieć, z kim o czym rozmawiać, z kim się nie wdawać w relacje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze na rzecz, którą nie do końca zgadzam się z autorem. Autor twierdzi, że nie da się skwantyfikować umiejętności miękkich. Ja się nie do końca zgadzam. O co mi chodzi? Uważam, że jest że można określić, co się mieści pod jakimś poziomem umiejętności miękkich. To, z czym jest problem, przez to, że to są umiejętności analogowe, to jest problem określić granice tego, gdzie na przykład jedynka staje się dwójką, gdzie dobre umiejętności stają się bardzo dobrymi, gdzie dobre stają się słabymi. Ten punkt graniczny zawsze jest trudno do określenia, ale wydaje mi się, że my jesteśmy w stanie łatwo powiedzieć, które umiejętności, kto ma bardzo dobre umiejętności, kto ma bardzo słabe umiejętności, gdzie ta granica i tak mniej więcej to określić. Ta granica jest rozmyta, ale mimo jakąś kwantyfikację tego wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zrobić. Ale to się już trochę czepiam te słów autora, gdzie autor tak naprawdę mówi właśnie o tym, że bardzo nie był zadowolony, bo kiedyś nie dostał właśnie roli dyrektora QA i został utrudniony człowiek z zewnątrz, ale mu zaimponował tym, że w ciągu 30 dni był bardzo sobie w stanie zbudować dobrą pozycję w organizacji. No i to podchodzi właśnie po to, co nazwałbym umiejętności polityczne bardziej niż władza, ale to wiadomo, różnie z tym była. Podsumowując, Zadymas u Unity trwa. Jestem ciekaw, jak to się potoczy. Popatrzyliśmy sobie na pomysł machine learning w testowaniu, w wykorzystaniu danych. Tworzeniu tych zmiennych testowych, przepraszam. I na dyskusję na temat tego, że czym jesteśmy dalej w las, te nasze umiejętności techniczne są mniej nam potrzebne. To wszystko w dzisiejszym odcinku i widzimy się jutro.